Siema, jedziemy dziś do miejscowości Świerklaniec, gdzie stacjonowała grupa bojowa Wymysłów. Widzimy się na miejscu. No kurwa, wariacik! Nie wiem, czy nie za... Znajdujemy się już... Pierdalaj z tą pszczołą! Jesteśmy już na miejscu. Właśnie tutaj stacjonowała grupa bojowa Wymysłów. Tutaj jest mapa pobliskich schronów bojowych. Tu jeden z nich nazywany Kwadraciokiem. Ciekawe z jakiego powodu. Udajemy się do pierwszej jednostki schronu bojowego w środku lasu. Jeśli na szlaku znajdziecie setkę, idźcie tymi śladami, znajdziecie na pewno miejsce na celu. Ej, nie uczyli was w wojsku, że się nie zostawia swoich? W sumie to w Battlefieldzie. Warto wspomnieć, że w tym właśnie bunkrze Niemcy testowali nowe bronie. Tutaj można zauważyć wystające druty ze zbrojenia. Ładunki kumulacyjne. Ładunki kumulacyjne, właśnie. Które no, żeby nie być wulgarnym, rozpierdziły połowę ściany zachodniej. A ja chciałem tam wejść, bo tak wszedłeś tam, ale tam nie wszedłeś. Co prawda mogę ledwo coś tutaj się ruszyć. Nie wiem, czy widać, ale tak jak stoję, to mam większość tego miejsca, to jest dziura. I mamy tutaj stanowiska. Nie wiem, czy obserwacyjne, czy w zasadzie szczelnicze to były. Widać, że trochę gruba stal, ale ją pourywało. Dobra, a czas chyba zejść. Tylko oczywiście, jak zwykle, poszli. Beze mnie. Ej, dostałeś kurwa śnieżką? Nie, ale przyleciało. Jest niziutko. Jak to w bunkrach z reguły zawsze jest nisko. Tutaj możemy zauważyć akty delikatnego wandalizmu już. Oraz delikatnych melanży. Tutaj najprawdopodobniej znajdowało się jakieś działko lub sobie stał żołnierz i wypatrywał, czy jakieś wrogie jednostki nie atakują. Tu był jakiś kanał, nie wiadomo do czego on służył. Wiadomo, jak to w każdym bunkrze musieli mieć wentylację i dostęp świeżego powietrza. I właśnie o tym mówiłem. Yeah, shit.
chwilą, że jest tu dość nisko, trzeba uważać. Pokażę wam dalszą część tego bunkru. Tutaj najprawdopodobniej znajdowały się drzwi stalowe, z których było wyjście na zewnątrz. A bunkier na zewnątrz prezentuje się tak. Dobra, obejdziemy jeszcze wokół tego bunkru. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj też znajdowały się jakieś drzwi. Najprawdopodobniej znajdował się tu skład amunicji, bo jest to puste pomieszczenie z takim jakby przejściem a la windą do drugiej części bunkra. Przejdziemy dookoła. Tutaj oczywiście ciężko jest z dostępem, bo dookoła jest pełno drzew, sam las i też nie wiadomo, co jest pod tą warstwą śniegu. Ale zaryzykujemy. Była ta dziura na jakieś działko lub tu stał jakiś żołnierz i wypatrywał wroga. Tutaj już mamy troszeczkę z biegiem czasu rozwalony bunkier lub też z biegiem wojny. To warto jest takie miejsce zwiedzać, trochę historii, trochę poczytać o tym. I ogólnie w takich miejscach też warto zachowywać się grzecznie, nie? Bez żadnych wandalizmów i tak dalej, bez zniszczenia, bo urbex nie na tym polega. No i też czasem można poświrować sobie z chłopakami na trzeźwo. Ale warto też zawsze się najebać, na przykład pierdol mi mu śnieżką w łeb. Widzisz? Właśnie o to chodziło. Miałbyś rykoszetem. Tutaj chłopaki odpierdzielają trzodę, tylko ja jestem poważny jak zawsze. I akurat tu się bombardują. I zajeb śnieżką w kamerę. Ej, takie przejście odjebać, stary. Kontynuując, lecimy sobie teraz na kolejny bunkier. Oczywiście w międzyczasie opowiemy wam coś o historii tego miejsca. Lecz no wiecie, no nie będą to jakieś specjalne historyczne fakty, bo my bardziej specjalizujemy się w piciu alkoholu. Ale no, tu piszemy historię własną. Dokładnie, Alcotrips to własna historia i właśnie wyjebałem, nie? I właśnie Alcotrips, kurwa, nagrałem to jak lecę. Kurwa, no i dobra. I tą glebę zaliczyłem tutaj. I oczywiście to nie, że wiecie, że byłem pod wpływem alkoholu, środków odurzających, tylko po prostu jest piękna polska zima. Po prostu bardzo ślisko. Jest bardzo ślisko. I dobra. I lecimy sobie teraz na następny bunkier. Tutaj mam pięknego selfie sticka. Dość ciężki jest, także może trochę trząść. Posiadamy stabilizacji. Niestety jeszcze nie ten etap, ale dążymy do tego. Suba dajcie. I co? I dzwoneczek kliknijcie, jak to mówi prawdziwy youtuber. Żeby być na bieżąco, tak? Wow! Wow, widzicie, ślisko, ślisko. Tutaj mamy wojsko. Ciekawe, czy w tamtych czasach sobie grali w piłkę. Podejrzewam, że nie. Historyczne boisko. Historyczne boisko, właśnie. Nie wiadomo, czy to jakiś mundial w 1945 się nie odbywał. Niemcy z Ruskami grali. W ostatnim schronie, który chcemy wam przedstawić, jest to polski schron pozorno-bojowy. Data wybudowania tego schronu jest to rok 1938. Znajdowało się w nim dwóch żołnierzy. Schron ten miał za zadanie mylić przeciwnika, żeby atak skupiał się właśnie na tym oto schronie, niż na tych schronach, które wam przedstawiliśmy wcześniej. Miała być to po prostu taka delikatna zmyłka dla przeciwnika. Oczywiście zamknięty,
Tutaj mamy jakieś drzwi. Są one otwarte, ale niestety wejścia nie ma, gdyż jest to wszystko zasypane. Najprawdopodobniej ziemia się obsunęła lub coś takiego. I co? I bunkier prezentuje się tak. To tyle. Przedstawiliśmy Wam wszystkie trzy bunkry. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, no to napiszcie komentarz, dajcie łapkę. No i co? A my lecimy dalej. Zabieramy się do domu na obiadek. Niedziela jest. Lecimy dalej. Chłopak po operacji barku. Bardzo rozsądne zachowanie. A teraz chłopak po operacji kolana. Dobra, to już koniec naszej przygody. Spędziliśmy miło niedzielę. Było trochę humoru, było trochę historii. Kierowca, bombowca, otwieraj tą komnatę. Lecimy teraz do domu i może na jakieś piwko by trzeba wyjść. Na 3. Albo ewentualnie na 7. Kto się zgadza, łapka w górę. Pozdrawiam.